Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota odnośnie miłości na miesiąc maj bieżącego roku. Pierwsza część filmu będzie dla osób, które są już w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dotyczyła osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy jest szansa poznać kogoś fajnego w miesiącu maju. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je przełożymy. I już patrzymy, co tam w związkach u naszych lwów w maju ciekawego karty zapowiadają. Co myślicie na temat swojego partnera? Co wasz partner myśli o was? Co czujecie do swojego partnera? Co wasz partner czuje do was? Jakie są wasze zamiary w stosunku do partnera? Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Jak traktujecie swojego partnera? Jak wasz partner traktuje was? Co lub kto, czyli jaka sytuacja bądź osoba was łączy bądź dzieli? Najbliższe dni w relacji w maju. Połowa miesiąca. I koniec miesiąca. I karta tła. Pięknie. As kielichów. Bardzo ładnie. Szansa na wielkie uczucie, wielką miłość. Bardzo ładnie. No dobrze, kochane lwiątka, to zaczynamy. Co myślicie na temat swojego partnera? No, rycerz był ław. Być może mężczyzna z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Albo to wasza energia. No bardzo wam się śpieszy ku niemu. Być może chcecie go odwiedzić, przyjechać do niego. Na pewno jest chemia, szykuje się niezły romans, albo jest po prostu wam dobrze ze sobą. No jest to aktywność, jest tutaj naprawdę atrakcyjność i jest to takie porozumienie, więc jak najbardziej pozytywnie myślicie o swoim partnerze, jesteście po prostu w każdej chwili gotowi wyruszyć do niego, więc no jest bardzo fajnie, pozytywnie. Jest ogień. Co wasz partner myśli o was? No pięknie, no słoneczko. Czyli jak najbardziej jest miłość, jest szczęście, wszelkie pozytywne emocje. Taki sukces osiągnięty, tak? Waszemu partnerowi się wydaje, że osiągnął już to, co chciał osiągnąć i jesteście po prostu jego wymarzoną partnerką bądź partnerem, tak? Czyli sukces jak najbardziej, jest miłość, jest bardzo pozytywna energia. Co czujecie do swojego partnera? No i mamy dwie buławy. Dwie buławy. Partnerstwo, tak? Czyli po prostu też ogień, buławy, działanie. Czyli jak najbardziej chcecie z nim razem coś tworzyć. Chcecie po prostu być z nim w parze i spędzać resztę życia ze sobą. Tworzyć to życie, kreować i po prostu cieszyć się sobą, tak? Wspólnie po prostu podążać jedną ścieżką życiową. Więc jak najbardziej. Bardzo ładnie. Co w sercu ma, co do was czuje wasz partner? No też jest dwójka, ale mieczy. Czyli jest to partnerstwo, ale trochę też jest blokada. Zaraz dopowiemy dlaczego. Takie niezdecydowanie troszeczkę, tak jakby sam nie wiedział, czego chce. Być może jest zauroczenie, jeszcze nie jest pewien, czy to jest miłość. Też tak może być, tak? Dwójka mieczy, karta blokady. Ale to jest też dwójka, czyli partnerstwa, tak? Być może tutaj, no,
dochodzi do jakichś takich sytuacji na zasadzie nie chcę na ten temat myśleć na razie, nie interesuje mnie to, muszę to jeszcze dokładnie przemyśleć, tak? Więc jakaś tutaj jest blokada, jakieś tutaj jest takie niezdecydowanie. Wasze zamiary. No i mamy Pazia Buław. Pazia Buław, który mówi o informacjach, plotkach, zbieraniu wiadomości o swoim partnerze, tak? Być może śledzenie go, obserwowanie, co robi, jak się zachowuje, czemu jest ta blokada, tak? Czemu on jest taki troszeczkę tutaj właśnie wycofany uczuciowo. Więc będziecie naprawdę tutaj go podglądać, być może nawet śledzić, być może niektóre osoby nawet detektywa wynajmą, też tak może być, zobaczymy co tu dalej się z tego rozwinie. Paź mieczy, młoda energia, ale to jest też karta mówiąca o tym, że zaczynamy się uczyć partnera, tak? Czyli zaczynamy się uczyć bycia razem, to jest coś nowego. Coś, co musimy sobie przyswoić, tak? Coś, ktoś, tak? No ale coś, mówię, sytuacja taka, że jesteśmy po prostu z tym partnerem. Też taka może być opcja. No a partner znowuż. Pięć buław, czyli jakieś emocje, jakaś agresja, jakaś siła, ale też wytrwałość i kontrola, tak? Więc być może tutaj stwarzać jakieś zamieszanie, być może chce przejąć nad wami kontrolę, być może są jakieś tutaj nieporozumienia między wami, tak? Jakaś rywalizacja o coś bądź o kogoś. No dziwne to czytanie, kochani, bo przy takich pozytywnych kartach. No cóż, lecimy dalej. Jak traktujecie swojego partnera? I mamy tutaj Pazia Denarów. Paź Denarów. Uczniak. Młoda energia. Mówiąca o nowej pracy. Nowej nauce jakiejś. Rozpoczynaniu czegoś, tak? Uczymy się. Więc traktujecie go na pewno konkretnie, na pewno poważnie. Ale to jest dopiero początek. Znowu potwierdza mi się tutaj myśl, że uczycie się przebywać z partnerem, tak? Uczycie się rozmawiać ze sobą, uczycie się przebywać. To jest też karta mówiąca o dziecku, więc być może tutaj traktujecie go troszeczkę jak duże dziecko, tak? Bo on w głowie ma to słońce, więc może troszeczkę taki jest właśnie beztroski jak dziecko. Paź Denarów, karta mówiąca o nowych jakichś tutaj możliwościach, tak? Czyli ogólnie konkret, ogólnie coś stałego i takiego poważnego, ale to jest świeże, to jest nowe. Myślę, że uczycie się tutaj poznawać, dopiero poznajecie swojego partnera. Partner Rydwan, czyli on kontroluje sytuację. On chce panować nad wszystkim i uważa, że to doprowadzi go do sukcesu. To jest też karta mówiąca o szybkości, o częstych wyjazdach, więc być może partner po prostu gdzieś często wyjeżdża albo może jesteście w związku na odległość. Ogólnie karta szczęśliwa i karta mówiąca, że sprawy szybko się dzieją w waszym życiu. To jest karta też zodiakalnego raka, więc być może wasz partner jest tutaj spod znaku raka, chociaż niekoniecznie. Ogólnie podbój i panowanie nad sytuacją, taka dominacja wręcz, tak? Więc tutaj no, wasz partner może troszeczkę z góry was traktować. Stąd może ta przemoc tutaj i taka przepychanka, tak? Takie ciągłe zmaganie się ze sobą, siłowanie, tak? Ważenie swoich zamiarów i możliwości. I co jest między wami? Ha, no tak, ukryta kobieta bądź mężczyzna, kochani. Czyli jest ktoś trzeci. Dlatego jest to niezdecydowanie, dlatego jest to obserwowanie, dlatego jest tutaj ta konkurencja, tak? Wasz partner już teraz jest wiadomo, traktuje jako konkurencję was, tak? Niezdecydowany, bo są dwie osoby w związku, tak?
Są dwie osoby, ogólnie jest trójkąt, tak? Bo ma dwie kandydatki, to chciałam powiedzieć. Może być też inna historia dla innych lwów, że jest po prostu jakaś tajemnica, coś ukrywa przed wami, nie chce, żeby to ujrzało światło dzienne. Jest jakaś ukryta kobieta, no ewidentnie jest ktoś pomiędzy wami tutaj, tak? I w tyle jest wielka miłość. Nie wiem, czy wy chcecie wejść w romans z żonatym mężczyzną, kochane lwiątka moje, albo mówię do panów, czy chcecie wejść w związek z mężatką. Też tak może być, bo wy w głowie macie romans, ewidentnie to jest romans, czyli wam się coś zachciało. Ale czy warto? Być może wy nie wiecie o tej kobiecie ukrytej, więc wam mówię, żebyście przebadały sytuację, zebrały informacje na temat tego swojego partnera, nawet plotki, nawet jakieś doniesienia, poobserwowały go, z kim wychodzi, z kim się spotyka, powypytywały otoczenie, tak? Bo jest ktoś ukryty i ja mam taką nadzieję, że wy się już domyślacie, o co tutaj chodzi. I to może być ktoś z pracy, na przykład. Lećmy dalej. Najbliższe dni maja. No, pojawia się król mieczy. Król mieczy, mężczyzna 45 lat wzwyż, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. To może być wasz ojciec, to może być lekarz, to może być prawnik, sędzia. Ktoś tu wyda wyrok, ktoś chce tutaj ocenić obiektywnie sytuację albo się odciąć, więc być może ktoś będzie chciał się tutaj odciąć od was, albo wy będziecie się chciały odciąć. Poprzez na przykład prawnika, tak? Albo jakiegoś dobrego doradcę, mądrą osobę, która wam doradzi. Połowa miesiąca, no tak, zmiany. Zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany. Ruszacie do przodu. Nowy cykl, nowy etap w waszym życiu, tak? Coś się zmieni, czyli to, co dotychczas było, ulegnie zmianie. Karta mówi też o karmie, więc być może tutaj coś macie do odpracowania, ale to jest też karta ruchu, karta podróży, karta nowych wydarzeń, więc coś tutaj się zadzieje, coś tutaj się zadzieje, jakieś zmiany. No i koniec miesiąca, szóstka denarów. Może być taka sytuacja, że wasz partner będzie was prosił o przebaczenie, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Może być taka sytuacja, że prosi wręcz żebrze o uczucie, o łaskę. Dla innych lwów może być taka sytuacja, że po prostu wy zostaniecie w potrzebie, tak? Ale to zaraz sobie tutaj, bo to jest karta równowagi w dawaniu i braniu. To jest karta proszenia, karta łaski jednocześnie. Karta dostrzeżenia prośby. No tak. W tle wielka miłość, przyjaźń, uczucie. No dziwne to czytanie, ale może komuś tutaj przypasuje. Dopowiemy sobie jeszcze karty. No dobrze, to zobaczmy sobie tak. Najpierw tą dwójkę mieczy. Dlaczego jest to niezdecydowanie? Dlaczego jest ta blokada? No tak, bo on chce odejść. On chce odejść. Chce odejść, bo jest czymś zmęczony. Po prostu emocjonalnie odejść albo powrócić do was. Też tak może być, bo ósemka to jest karta odejścia bądź powrotu. Rzucamy wszystko tak, jak jest i po prostu mamy dosyć. Musimy wyrównać energię swoich emocji, swoich uczuć. Doprowadzić się do równowagi, żeby zagościł w nas spokój. Więc dopasujcie to do siebie. Wy już będziecie wiedzieli, o co chodzi.
Być może jest to partner, z którym kiedyś byliście i teraz będzie chciał do Was wrócić, bo Wy chcecie wejść w ten romans, chcecie powrotu. Albo po prostu on ukrywa kochankę, bądź ona ukrywa kochanka i nie daje poznać tego po sobie, tak? Bo cały czas jest radosna, jest w skowronkach, jest wszystko fajnie, ale w sercu myśli o odejściu, tak? Jest blokada. I teraz tak. Piątka buław. Świat, tak, czyli on chce początku, on chce zmiany, on chce zakończyć ten etap w stosunku do Was i po prostu uwolnić się i zacząć wszystko od nowa, być może wyjechać też, tak? Też może być taka sytuacja, że tutaj chodzi o wyjazd. Może nie chodzi tutaj o odejście, ale wyjazd po prostu. Dobrze, dwie buławy. Paść buław. Czyli Wy dawaliście szansę tej relacji, jak najbardziej, ale tutaj coś się nie klei z jego strony. No paść mieczy to na pewno po prostu obserwujecie, co to dalej z tego wyjdzie. Tak, sześć kielichów. To może dotyczyć dzieci, czyli po prostu takie niepoważne troszeczkę podejście do sytuacji, bo tu mamy pazia. Ale to mogą być też wspomnienia. To może być na przykład badanie przeszłości naszego partnera, tak? Żeby zobaczyć, z kim Wy tak naprawdę się zadajecie i czy warto. Grzebanie gdzieś w przeszłości, odświeżanie jakiejś informacji. Jakiś powrót do jakichś wspomnień. O kurczę, świeczki mi się skończyły. No trudno, będziemy jechać na czterech. Dokończymy już to czytanie. No dobra, to dalej. Paź denarów. Cztery denary. Czyli chodzi tu o jakieś pieniądze, zatrzymanie dla siebie pieniędzy. Być może jesteście tutaj z nim, bo jest jakaś korzyść materialna od strony partnera. Ale to też jest informacja, że możecie liczyć tylko na siebie, tak? I zobaczcie, ta kobieta tutaj jest zwrócona w Waszą stronę, czyli tak jakby informacja, że niestety no, nie polegaj tak na swoim partnerze, bo głównie będziesz musiała polegać tylko na sobie. Rydwan. Dwa kielichy. No to ciekawe, bo on tutaj pokazuje, że Was kocha. No to czemu on tutaj ukrywa kogoś jeszcze? Być może nie może się zdecydować i być może odejdzie od tej kochanki, a z Wami będzie, tak? Być może od tej kobiety odejdzie tutaj, a z Wami będzie. On się nie może zdecydować, żeby odejść od kochanki, tak? Ja już teraz to rozumiem. To nie ma od Was odejść. On nie może odejść od kochanki. Nie umie zadecydować, nie umie podjąć męskiej decyzji, bądź damskiej, jeżeli to kobieta robi, tak? Czyli to jest nieumiejętność podjęcia decyzji o odejściu. O! No i zobaczymy teraz, czy może karty nam podpowiedzą, chociaż ta ukryta osoba, kto to jest bardziej? Przybliżcie nam karty. Cesarz, szef albo szefowa, wszystko jasne. Romans w pracy, mówiłam na początku. Romans w pracy. Szef albo szefowa. Ktoś z pieniędzmi, ktoś bogaty, jakiś wysoko postawiony, czy urzędnik, czy jakiś właściciel firmy, szef lub szefowa, tak? No. Albo niezależna po prostu jakaś osoba, która jest szefem, nadzoruje czymś, tak? Po prostu, no jakaś trafiła się partia. Król mieczy. Pięć kielichów. Tak, czyli to jakieś będzie odcięcie się od smutnych spraw, jakiś żal, jakieś rozczarowanie, smutek. Płaczemy nad jakąś stratą. Dziesiątka, czyli koło fortuny. Dwie buławy. Czyli stoimy na rozdrożu, tak? Zastanawiamy się, co wybrać, którą drogą podążać. Ale te zmiany są nieuniknione, tylko musicie szybko podjąć decyzję. Czy zostajecie w tym, tak jak jest, czy jednak opuszczacie to, tak? Czyli jakaś decyzja, jakaś szybka decyzja będzie do podjęcia. No i sześć denarów. A
buław. Bardzo dobre zakończenie, ale to jest też karta mówiąca, że zostaniecie w jakimś romansie. Jest niezwykłe przyciąganie fizyczne, niezwykła atrakcyjność, ale to jest też potencjał, to jest sukces, więc cokolwiek tutaj się na koniec nie wydarzy, dla Was to będzie sukces. Osiągniecie sukces, coś sobie wywalczycie. Coś odzyskacie być może, partnera, tak? Być może on podejmie tą decyzję, żeby odejść od tej kochanki tutaj. Więc tak to widzę, kochani. To by było na tyle. Może jeszcze to słońce. Co on ma w głowie? Dlaczego jest to słońce? Śmierć. Chcę zacząć od początku. Chcę transformacji związku, chcę, żeby było inaczej niż dotychczas. Być może on się dusił, męczył, bądź ona, tak? Ukrywając ten romans, tą kobietę tutaj. Ewidentnie chodzi o romans, ewidentnie chodzi o to, że był ktoś jeszcze, o kim nie wiedzieliście. Teraz pytanie, czy on się zdecyduje odejść od tego i zacząć z Wami wszystko od początku, bo w tle jest wielka miłość, przyjaźń, przywiązanie, szansa na wielkie uczucie i spełnienie. Ale zmiany będą. Są dwie drogi do wyboru, tak? Czy przebaczycie partnerowi i dalej z nim będziecie? Czyli wybierzecie tą buławę. To są dwie buławy. Wy jedną wybierzecie. Moim zdaniem jedna z tych dróg to jest, że zostajecie z tym partnerem mimo tej zdrady. Druga buława, że zaczynacie wszystko od nowa, tak? Czyli idziecie po swój sukces. No jakoś tak to widzę odzyskujecie coś. Tylko co odzyskujecie? Czy tego partnera i tą swoją miłość? Czy odzyskujecie nowe życie? Wydaje mi się, że jednak zostaniecie z tym partnerem, ponieważ dajecie szansę temu związkowi, tak? Tylko on musi zdecydować odejść. On musi kategorycznie zerwać tutaj z tym romansem, z tą szefową, czy nie wiem, jakąś osobę, którą ukrywa szefem. Bo Was kocha, no ewidentnie. Kocha Was. Tylko chce zmiany tego związku. On się już dusi. Być może te kłamstwa, te oszukiwania, to zatajanie przed Wami tego romansu go tak już zmęczyło, że on musi podjąć tą decyzję. I to będzie bolesna decyzja. Bolesna jakaś decyzja. No dobrze, kochani. To by było na tyle. Zobaczymy jeszcze, co anioły na to. Proszę o wsparcie anielskie dla naszych dwóch na maj. Siódma karta od góry. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Uwolnij siebie. Nadszedł czas, byś przejął kontrolę nad swoim życiem. No właśnie, bo tą kontrolę nad Waszym życiem cały czas ma ten Wasz partner, tak? Przejmijcie kontrolę nad swoim życiem. Posprawdzajcie wszystko, dojdźcie tej prawdy, powyjaśniajcie i uwolnijcie się. Jeżeli macie tylko ochotę z tego trójkąta, tak? Dobrze, jeszcze sobie przeczytamy. Zupełnie jak jednorożec przedstawiany na ilustracji tej karty możesz czuć się uwięziony. Być może przekazałeś kontrolę nad swoim życiem innej osobie. Dokładnie tak. Możliwe również, że dusisz się w aktualnym związku bądź miejscu pracy. Jak tylko skupisz się na swojej sytuacji życiowej, z łatwością odnajdziesz sfery życia, do których odnosi się ta karta. Możesz również zadać sobie pytanie, w jakich kwestiach czuję się ograniczony. I co najważniejsze, zaufaj odpowiedziom, jakie otrzymasz. Ta karta została Ci zesłana przez romantyczne anioły, ponieważ usłyszały one Twoje wołanie o wielką miłość. Aby doświadczyć namiętności, musisz w pierwszej kolejności pozwolić sobie na odczuwanie głębszych emocji. Powinieneś wznieść się ponad sfery życia, które Cię nie satysfakcjonują. Jak tylko uda Ci się je wyodrębnić, rozjaśnisz tę sytuację własnym światłem i zrobisz w ten sposób miejsce do działania dla pomocnych aniołów. Jak tylko zobowiążesz się do odzyskania kontroli nad swoim życiem, Twoje odczucia w sposób naturalny staną się cieplejsze i bardziej witalne. Doprowadzi to do znacznego zwiększenia wyrażania miłości względem siebie, Twojego partnera i własnych doświadczeń. Tak, kochani, no ewidentnie wychodzi tutaj kontrola
waszego partnera nad waszym życiem. Może być też tak, że tu będziecie bardziej rezonować, tu wasz partner, tak? No to jest ogólne czytanie, więc już tam dopasujcie do siebie. Ogólnie życzę wam wspaniałego maja, dużo miłości, radości, porozwiązywania pozytywnie tych trudnych czasami spraw, które gdzieś tam nas trzymają, jakoś zniewalają i nie pozwalają żyć pełnią. Kochani moi, tak. No cóż, widzimy się w kolejnych czytaniach. Jeszcze raz wszystkiego co najlepsze. A teraz zapraszam samotne lwy. Zobaczymy, co tam u was, kochani. Czy coś fajnego karty chcą przekazać. Pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie samotne, zodiakalne lwy. To czytanie dla was na miesiąc maj bieżącego roku odnośnie miłości. Zobaczymy, czy jest szansa poznać kogoś ciekawego, wartościowego. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli nie rezonuje, odsłuchajcie sobie filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty potasowane, teraz tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam w maju naszych samotnych lwów. Pierwsza karta dotyczy przeszłości, czyli źródła problemu, co takiego się wydarzyło, że jesteście teraz w stanie wolnym. Już patrzymy. Królowa Bzów. Druga karta. Teraźniejszość, czyli obecna sytuacja. Trzy kielichy. O, czyli dobra zabawa. Balowanie. Imprezowanie. Trzecia karta. Przyszłość, przepraszam. Co się wydarzy w najbliższej przyszłości? Co się wydarzy w najbliższej przyszłości u naszych lwów? No proszę. Paść denarów. Jakieś korespondencje. Liczenie na to, że będzie dobrze. Co na ten temat myślicie? Czyli jak podchodzicie do tej całej sytuacji? Jakie jest wasze nastawienie? Dwie buławy. Czyli jakaś decyzja do podjęcia. Macie jakiś wybór albo się wahacie. Dobrze. Co karty radzą, żebyście zrobili, żeby było dobrze? Pięć kielichów. Przestańcie się użalać nad sobą i nad tym, co było. Nad tym, co straciliście, tak? Dobrze. Teraz przeszkody. Czy są jakieś osoby bądź sytuacje, które powodują, że nie możecie dopiąć swego celu? Kapłanka. No tak. Jakaś tajemnicza kobieta, bardzo mądra, skryta, być może kochanka. I teraz tak, koniec miesiąca, as mieczy. Zwycięstwo prawdy, prawda wyjdzie na jaw, prawda nas wyzwoli. I w tle czytania głupiec. Karta nowego początku, karta zaryzykowania, postawienia wszystko na jedną kartę. No dobrze, kochani, widać, pięknie widać. Przechodzimy do czytania. Dlaczego jesteście sami? Ano dlatego, że cały czas romansujecie i nie chcecie się zadeklarować, bądź wasi partnerzy nie chcą wchodzić w jakieś poważniejsze związki. Są romanse i tylko to was interesuje. To jest wasza karta, karta ognia. Karta działania, dynamizmu, aktywności, atrakcyjności i pewności siebie. Więc to jest powodem tego, że nadal jesteście sami. Zbyt dużo romansów, zbyt mało próby podjęcia jakiegoś wyzwania, żeby w jakimś związku z jakimś partnerem zagrzać troszeczkę dłużej pod jego pierzyną, tak? Nie tylko na chwilę, nie tylko na moment, nie tylko od czasu do czasu, tylko jednak, żeby to było takie zapuszczenie gdzieś korzeni. I teraz tak, obecna sytuacja. No, wy się dobrze bawicie, tak jak jest, tak. Są imprezy, spotkania z przyjaciółmi, wyjazdy właśnie z kochanką bądź z kochankiem, atrakcyjne jakieś przygody,
świętowanie, radowanie się, picie, oblewanie, po prostu zabawa na całego i to jest Wasza obecna sytuacja. Po prostu szalejecie się, bawicie i pozwalacie sobie na dużo. Najbliższa przyszłość, paś denarów. I teraz tak, albo może się pojawić dziecko, bo mamy w tle też głupca, który mówi o karcie, która jest kartą dziecka. Albo chodzi tutaj o to, że po prostu zaczniecie być może nową pracę, nową naukę i to spowoduje, że być może tam będzie szansa poznać kogoś spod znaku ziemskiego, byk panna bądź koziorożec. Jakiś nowy początek, tak? Pracowanie, skupianie się nad tym, żeby jednak coś zrobić w tym kierunku, żeby może spotkać kogoś, poznać. Co na ten temat myślicie? Na razie jesteście bierni i zastanawiacie się. Jesteście na rozdrożu, którą drogę wybrać. Poszukujecie, wydaje mi się, partnera do tego, żeby wspólnie z nim tutaj działać, tak? Żeby komuś tutaj tą drugą buławę ofiarować. No, kamerka zgłupiała. No, wyzumujesz. O, jest, dwie buławy, tak? Taka troszeczkę współpraca. Być może chcielibyście, żeby Wam ktoś w tym pomógł, być może doradził. Dwie buławy to jest taka harmonia, tak? Partnerstwo, spółka, więc Wy chcielibyście z kimś być. Bo to są takie pozytywne uczucia. Chcecie z kimś coś tworzyć, chcecie zbudować coś z kimś razem, tak? W duecie, tak jak tutaj na tej karcie, tak? Mamy parę. Więc to jest Waszym marzeniem, jak najbardziej pozytywnie do tego podchodzicie, ale jeszcze być może za bardzo wybrzydzacie, wybieracie i dlatego jest jak jest. A może macie wybór pomiędzy dwoma osobami, też tak może być, może jest kochanka jakaś i jakaś osoba, która o niej nie wie i Wy po prostu nie umiecie się zadeklarować, dlatego nie wchodzicie w poważny związek, bo na przykład lubicie obie te osoby. Jaka jest rada? Tak jak już mówiłam, żeby nie rozpaczać nad rozlanym mlekiem, nie smucić się, nie przeżywać przeszłości, nie wracać do niej, nie użalać się nad stratą, wyjść z tych złych emocji, tak? Takiego smutku, bólu, cierpienia, uwolnić się od tego, tak? Żeby te emocje były bardziej pozytywne. Przeszkody. No właśnie, jakieś tajemnice. Być może ukryta postać, osoba, mężczyzna. Być może jakaś mądra kobieta, być może uczelnia, też tak może być, bo może Wy będziecie studiować, uczyć się, nowa praca i to jest związane tutaj z tym. To jest mentor, to jest wyższa jakaś uczelnia, studiowanie i być może to Wam przeszkadza teraz, żeby po prostu zająć się jakimś związkiem na poważnie, bo po prostu nie będziecie mieli czasu, tak, bo będziecie się skupiać na wiedzy, na nauce, na pogłębianiu tajemnic właśnie wyższych takich dziedzin jakichś naukowych na uniwersytecie jakimś albo na jakiejś wyższej uczelni. To jest też karta mówiąca o kobiecie z doskonałą intuicją. Często przedstawia wróżkę, jasnowidza, szamana, więc być może tutaj jest przeszkoda w tym, być może ktoś tutaj blokuje Waszą energię, ukierunkowuje ją w innym na inne tory, tak? Gdzie te blokady nie pozwalają Wam jakoś się rozwinąć. No tak to tutaj widzę, ale bardziej bym tutaj się skłaniała właśnie do tego, że zajmiecie się nauką, podnoszeniem swoich kwalifikacji, zajmiecie się pracą i po prostu nie będzie czasu na te poważne związki. No i mamy kolejną kartę nauki, tak? Oświecenia, kartę wielkiej mądrości, kartę prawdy, kartę studiowania, kierowania się taką wielką inteligencją, analizą, zrozumieniem, wielką mądrością, tak? Więc wydaje mi się, że na razie się odetniecie od myślenia nad budowaniem związku, bo musicie to dobrze przemyśleć, no i musicie pokończyć rozpoczęte jakieś tutaj
nauki, jakieś studia, jakieś podnoszenie swoich zawodowych kwalifikacji, tak? I w tyle, tak jak powiedziałam, nowy początek, trochę ryzykowny, trochę może nieprzemyślany, ale zaczyna się jakiś nowy etap w Waszym życiu. Coś nowego. Być może jakaś podróż, wyjazd. Dopowiemy sobie kilka kart. Najpierw o tą królową buław. Kto to jest ta królowa buław? Czy to chodzi o romans, czy po prostu pożegnaliście jakąś kobietę z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec? Już patrzymy. Proszę o wyjaśnienie karty królowej buław. Gwiazda. To było jakieś szczęście. Być może osoba spod znaku wodnika, z którą coś planowaliście, być może nawet wspólną przyszłość. Wydawało wam się, że to jest osoba, która jest wam przeznaczona w tym życiu, tak? Takie spełnienie waszych marzeń. I być może dlatego to bardzo boli, to rozstanie z tą kobietą, tak? Ponieważ uważaliście ją za swoje przeznaczenie. Dwie buławy. Kochankowie. Kochankowie też mówi o jakiejś trudnej decyzji, o wyborze. Wydaje mi się, że jest tutaj wybór pomiędzy dwoma osobami, dlatego jest taka trudna sytuacja i być może, co niektórzy z Was grają na dwa fronty. Jedna pani nie wie o drugiej i mówię, że jest to ryzykowne bardzo posunięcie. Ryzykuje cały czas na granicy tutaj, tak? Tylko, że jak spadnie z tej skały, no to mocno się potłucza. Na razie ryzykuje, a nuż się uda. I to są takie niedojrzałe decyzje. To jest taki Piotruś Pan, który myśli tylko o sobie i w ogóle po prostu nie wyciąga konsekwencji ze swoich działań. Piątka kielichów. Paść buław, czyli był jakiś romans, był jakiś flirt i wy po prostu to bardzo przeżywacie. Być może z tą osobą spod znaku wodnika tutaj, tak? Kochankowie to znowu bliźniak, więc być może tutaj ta decyzja dotyczyć właśnie pomiędzy wodnikiem a bliźniakiem. Też tak może być. Paść denarów. 10 mieczy, czyli koniec jakiegoś trudu. Koniec jakichś trudnych spraw, ale to też jest karta poświęcenia się nauce, tak? Czyli poświęcamy się nauce, swojemu rozwojowi, swojemu kształceniu, swojej karierze, poświęcenie. Więc też może być tutaj taka sytuacja. No i ta kapłanka, no powiedzcie karty, co to jest za osoba, kto to jest? To jest ktoś z pracy, kochani. 8 denarów. Karta pracy. Czyli to jest jakiś romans tutaj w pracy. Jakaś osoba z pracy, może szefowa, może koleżanka. Ktoś tutaj albo chodzi po prostu dla innych lwów. Może właśnie chodzić tutaj, że musicie się wziąć za studia na to podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejętności poprzez pracę, tak? Czyli to jest związane z Waszą pracą. Musicie poświęcić się pracy, poświęcić się nauce, bo jest Wam to potrzebne, tak? No niektórzy pracodawcy tak robią, że na przykład mówią, słuchaj, idź skończ jakieś kursy albo jakieś dwuletnie, nie wiem, studia czy jakieś tam podyplomowe historię i będziesz miał wtedy dodatkowy papier i ja mogę Ci wtedy zagwarantować inne stanowisko, inną płacę, tak, że będziesz po prostu na jakimś wyższym stanowisku, dlatego taka może być tutaj historia, że w związku z pracą musicie się zacząć tutaj uczyć i jakiś nowy fakultet zdobywać, albo po prostu mówię, jest to ukryta kobieta w pracy, jakiś romans w pracy. No i ta prawda na jaw, ten as mieczy, o co tu chodzi? As. O, trójka mieczy. Jakieś rozczarowanie. Czyli jakaś prawda, która wyjdzie na jaw, bardzo Was rozczaruje. Albo po prostu odetniecie się od
złych emocji od jakiejś osoby, być może co Was zraniła w przeszłości, tak? Trójka mieczy, łzy, smutek. Być może, że odetniecie się od tych wspomnień po tym byłym flircie, romansie, po tym byłym związku, który bardzo przeżywaliście, tak? Więc odetniecie się od tego zranionego serca, od tych emocji i zaczniecie wszystko od nowa. Tak to widzę, kochani, na maj. Trójka kielichów, jeszcze wrócę, nie tylko zabawa, ale może mówić o tym, że tkwicie w trójkącie miłosnym. Tkwicie w trójkącie miłosnym, tak jak już powiedziałam, pomiędzy dwoma osobami, jedna jest ukryta w pracy, tak mi się tutaj to widzi, ale ta, która Was tutaj zraniła i przez którą jesteście w jakimś takim emocjonalnym dołku, odetniecie się od tej sytuacji, tak? Więc być może jakaś decyzja, jakiś wybór tutaj zapadnie pomiędzy dwoma kochankami. No bardzo ładnie karty mówią, tak? Dwie buławy i kochankowie. Czyli mamy dwóch kochanków. No są osoby, które potrafią. Ja znam sytuację, gdzie mężczyzna z czterema niewiastami współżył, prowadził życie i tak to skrzętnie robił, że żadna z nich nie wiedziała, że ten ich partner właśnie ma nie podwójne, nie potrójne, a poczwórne życie. Dobrze, kochani, zapytamy jeszcze anioły, jak one widzą. Proszę o wsparcie anielskie dla samotnych lwów. Więc moje kochane lwiątka, koniec romansu, wreszcie się zdecydujcie i wybierzcie mądrze. Czwarta karta od góry, proszę. Raz, dwa, trzy. Warto na to poczekać. Jaka piękna karta. Boski rytm. No. Zoom, 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 zoom. Boski rytm oddziałuje na Twoje życie uczuciowe. O, proszę. No, dawno tej karty nie było. Piękne aniołki. Taka czysta ta karta. No, ładnie. Już czytamy. Co tam anioły chcą przekazać. Związek z Twoją bratnią duszą wymaga cierpliwości, ponieważ powiązane są z nim różne dodatkowe okoliczności. Wybory wynikające z wolnej woli Twojej bratniej duszy są poza kontrolą aniołów. Was obojgu jest jednak gotowość do prawdziwej miłości. Niniejsza karta przybyła do Ciebie w charakterze przypomnienia, że na ten związek warto poczekać. Boski rytm jest prawem wszechświata, które wciąż działa. Jest nim przepływ, dosłownie, wszystkiego. Jeśli staramy się używać swojej ludzkiej woli i zmuszać rzeczy do szybszego zaistnienia, oddalamy się od synchronizacji naszych działań z siłami natury i napotykamy różnorodne blokady. Podobnie wygląda sytuacja, gdy zaczynamy się zamartwiać, kiedy w końcu spotkam swoją bratnią duszę. W takim przypadku energia naszych zmartwień trafia bezpośrednio do wszechświata. Romantyczne anioły usłyszały Twoje modlitwy dotyczące bratniej duszy i odpowiedziały na nie. W tej właśnie chwili działają one w sposób dla Ciebie niezauważalny i upewniają się, że spotkasz swoją miłość. Twoim zdaniem jest słuchanie intuicji i podążanie za jej wskazówkami, nawet gdy wydaje się to być zupełnie niezwiązane z Twoimi pragnieniami. Intuicja przypomina psa przewodnika, który prowadzi Cię przez ścieżkę odpowiedzi na Twoje modlitwy. Podążaj zatem za nią i zaufaj rytmowi przybliżającemu Cię do związku. No proszę. Ta kapłanka to też karta intuicji, więc może tutaj ona Was wprowadza w błąd, ta intuicja. No, mogą być trzy wersje, już wiecie, która pasuje do Was. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za czytanie. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne i na pewno nie ze wszystkimi będzie rezonować. Jest to normalne. Odsłuchajcie filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus i być może uda się z tego zebrać jakąś logiczną całość, która będzie pasowała do Waszej osobistej sytuacji życiowej. A tymczasem życzę wspaniałego maja, dużo uśmiechu, dużo radości, dużo miłości, cierpliwości. I cóż, zapraszam, kochani, na kolejne czytania. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.